Dobra, czaty, udało po bardzo, bardzo, bardzo długiej walce za mną. Udało się pokonać Walkirię kolejną. Była to ciężka walka, nie macie się co oszukiwać, była to w chuj ciężka bitka. Ale udało się, zrobiliśmy to na wysokim poziomie trudności. No i mamy trzeci kamień nieskończoności. Jedynie co, to jest to, że jeśli chcielibyśmy to ulepszyć, to potrzebujemy tam łusek smoka, czy coś takiego. W ogóle uwolniliśmy tylko jednego smoka, jednak nie wiem, gdzie są pozostałe smoki, żeby do uwolnienia, bo podobno gdzieś są. No i wtedy pewnie byśmy zdobyli, bo potrzebujemy tam jakiegoś gówna, żeby jeszcze jeden trzeci slot zrobić. I swoją drogą, podczas walki zapomnieliśmy o tym, że mamy... Oto. Czyli rękawice nie skończyli, mamy tą rękawicę, mamy dwie rzeczy włożone w nią. Więc moglibyśmy to zastosować, a generalnie cały czas o tym zapominam. Dobra, jeszcze na chwilę pójdziemy sobie trochę w głąb Helheimu, bo tam coś jeszcze było chyba. Nie mam pewności, ale tak mi się wydaje. Coś było tu? Nie pamiętam. Tak mi się wydaje. Coś było? Pamiętacie, czaty, czy coś tu było? Oj, chyba nie. To był tylko golem, czyli to było wszystko. A co ja robię? Generalnie jeśli chodzi o kamienie skończoności, tak naprawdę są potrzebne tylko trzy, więc już nie musimy zdobywać pozostałych. Dobrodziej. No i taka jest prawda. Dobra, no nic, spadamy stąd. Powalczyliśmy sobie, walka była mega długa, zeszło nam w chuj, ale dobra, ale pokonaliśmy, więc jestem jak najbardziej usatysfakcjonowany. Możemy jeszcze zwiedzić, tak żebyście widzieli, jak to wygląda, czyli ten świat cienia, na chwilę nam wpaść, bo to jest tak samo jak ten cień, jak ten świat ognia. On jest taki... Smogi są obok Zamku Krasnoludu, obok Rady Walkiry i w takim zielonym lesie. Z drogi... Generalnie sprawa jest taka, że pójdziemy sobie do... na chwilę tego świata cieni, tylko wam pokażę, jak to wygląda, bo tam pewnie też będą wyzwania. Nie chcę mi się za bardzo tam... zagramy tak jak w przypadku Świata Ognia, czyli do pierwszego zgona. Skończyliśmy? Możemy wracać? Najlepiej do domu, żeby się ogrzać? Żeby po prostu pokazać wam, z czym to się je, bo sam jestem ciekaw. Oficjalnie oznajmiam, że nie chcę tu nigdy wracać. No i w sumie, jakby nie patrzeć, chyba nie będziemy musieli tu wracać, chociaż widzę, że nie mamy znalezionych artefaktów wszystkich, ale de facto myślę, że nie ma... To będzie nasze najlepsze dzieło. Potrzebujemy tylko trochę pomocy. A, dobra, oni tam pomocy potrzebują. Smogi są obok zamka, obok krady, bla bla bla. Dobra, spoko. To się jeszcze rozejrzymy. Dobra, no nic, chodźmy jeszcze na chwilę do tego świata cieni, do tego Nilfheimu, czy jak to tam się nazywa, żeby po prostu pokażę wam po prostu, jak to wygląda. To jest ten... Asgard... O, Nilfheim. Tutaj jeszcze nie byliśmy, chodźmy tam na chwilę tylko. To historia, która dobrze obrazuje jego głód wiedzy. Odyn spędził 9 dni jako trup. Tak, powiesił się na jednej z gałęzi Yggdrasilu, przebił sobie bok włócznią i wykrwawił się do studni przeznaczenia. Przemierzał krainę umarłych i zgłębiał sekrety drzewa świata. Dopóki Yggdrasil się nie zirytował i nie odesłał go z powrotem do świata żyjących. Nie wspominałem, że Odyn to szaleniec? W Niflheimie 15 minut masz najlepszą zbroję, niby w jaki sposób? Repek. To jest chyba tak, że trzeba tych mgiełów nazbierać, co nie? To nie jest łatwe. Te mgielne gówno trzeba nazbierać, to nie jest takie proste z tego, co mi się wydaje. Siema. To będzie nasze najlepsze dzieło. Potrzebujemy tylko trochę pomocy. A Niflheim.
Nie wiem, czemu ktokolwiek chciałby tu przyjść, ale jesteśmy. Ale tu cuchnie. Ech. A to co ma być? Ta mgła jest przeklęta. Przeklęta? Zgadza się. Od razu nas nie zabije, ale lepiej nie zwlekać. Kolejny powód, żeby uwielbiać Niflheim. 15 minut, ja to robiłem 4-5 godzin. No właśnie, obstawiam, że na tym poziomie to 4-5 godzin to spokojnie. Zobaczmy. Echa mgły. O, nawet sporo. Dobra, generalnie czaty, standardowo podchodzimy do tematu, do pierwszego zgonu lecimy, jeśli zginiemy, to po prostu odpuszczamy sobie świat mgły, póki nie... O, właśnie, a propos czasu, bo już widzimy, że jakiś czas jest. Nie do końca wiem też, o co chodzi, więc powiedzmy sobie szczerze, no lecimy trochę na YOLO. A, żeby mgle można tyle spędzić. No i kogo my tu mamy? O. Wytrzymujesz tu, Sindri? Ta mgła jest obrzydliwa. Myślisz, że pokonuje mnie odrobina mgiełki? No cóż, masz rację. Jestem w trakcie prac nad pancerzem, który osłabi jej efekty. O. Potrzebne mi materiały są tu, w warsztacie Iwaldiego, ale... Oczywiście są spowite tą ohydną mgłą. Czekaj. Ostatnio taki właśnie pancerz znajdował się w głównej komnacie warsztatu. Jest zapieczętowana, ale jeśli zbierzecie dość ech mgły, stworzę kamień wejścia. No i proszę. Okej, okay, zobacz, 500 ech mgły. Mhm. Czyli tak to wygląda. 500 i to rozumiem, że to jest właśnie nasz cel. Tak, zanieść to w jednym, odkryj los Valkyrii. Zbierz ech mgły i przyniesie, aby ten 500 ech mgły nie zebrać. Nie długo przebywać we mgle. I Fajrant, dobra. Odór przylgnie wam do włosów. Jednak zanim zaczniemy to robić, ogóle ja zobaczę. A ja nie tknę waszych rzeczy, póki te wszystkie paskudne żyjątka nie spłoną w ogniu Muspelheim. No ale zobaczcie, ile to... Zabójcza. Tu są fajne rzeczy, ale zobaczcie, ile to MH mgły potrzeba. 1500 EH mgły potrzeba, żeby to zrobić. Plus jakieś inne pierdoły. Fajne to są zbroje, ale bardzo ciężko będzie je zrobić. Tylko jeść ostrzy. Swoją drogą to byśmy mogli zrobić, z tego co widzimy, bo mamy dużo... Czekaj, mamy rękojeść przeklętego płomienia. Mamy to, że to można ulepszyć, gdybyśmy mieli niestabilną rudę, ale nie mamy niestabilnej rudy. Natomiast to paradoksalnie chyba byłoby lepsze. Czas odnowienia. No, czas odnowienia by było zamiast run. W sensie runy też by były, no. Na zyskanie mocy wielkiej przy każdym trafieniu ostrzami. Mhm. No i mo lepsze, tylko byśmy musieli coś sprzedać. Dobra, sprzedałem jakieś gówno. Zacznijmy od artefaktów, które gdzieś tam pozdobywaliśmy. To powinno pomóc. Dobra. Wojenny pas. Nie pamiętam, co mogę sprzedać, co nie mogę sprzedać. To mogę chyba. To myślę, że na spokojnie też możemy sprzedać. Większość zaklęć, tych na przykład tańszych, no to chyba jak najbardziej. Chyba możemy sprzedać na chillku. Bartoleon napisał 1500 to akurat luce, ale żeby to całą zbroję zrobić i ją ulepszyć, to trzeba mieć cierpliwość i dobrą pamięć. No i to już mi się pewnie... No i pewnie to już nie jest takie kolorowe. Dobra, zróbmy to. Rękojeść Valkyrii. Okej. Okay. Bierzmy to. No i widzimy, że już jest ciężko. Doskonała coś tam Valkyrii. To już nie jest takie chyba łatwe. Nie dajcie się Draugrom. No nic, dobra, rozejrzymy się, tak jak mówię. Nie zamierzam tu dużo czasu spędzić, bo to jest bardziej takie dodatkowe jest. Jest jakiś napis. Te przeklęte ruiny kryją w sobie rzadkie echa mgły używane przy tworzeniu pancerzy. Wrogowie pułapki skarby zastanowią się, gdy tylko wrócisz, że nie zbierasz tyle skarbu, ile zdołasz. Dobra, no to powiem tak, pójdziemy sobie. Niesamowite! Atreusie, skup się. To nie jest bezpieczne miejsce. Nie ma jak krasnoludzka inwencja. Cudowna i groźna. Spory! Dobra. Co tu się kurwa stało?
Oni aż tacy są silni? Dobra, chyba nie zrobimy tego zadania tak po zastanowieniu. Nie wiem, co ci się odjebało. Wiecie co? Spróbujmy jeszcze raz, bo jeśli mielibyśmy grać do pierwszej śmierci, to właśnie zdechłem. Za słaby jesteś chyba? Sprawdźmy jeszcze raz. Możliwe, że jestem za słaby, może to są wyższo poziomowcy. Szósty level. O. Kurwa, strasznie wysokie obrażenia, powiem wam. Kurwa, nie! Dobra, nie ma sensu, za słaby jestem. Za słaby jestem po prostu, świecie, na ten świat. To ewidentnie robi się już później, jako dodatek na to wychodzi. Dobra! Tak, w każdym razie, żeby nie było, pokazałem wam, tak wygląda właśnie Niflheim. I jak widzimy, jest to świat, do którego się wchodzi, jak już jest się silniejszym. Ja generalnie, z tego co widzicie, jestem za słaby, żeby bawić się w tym świecie. Tak, tak jest moje zdanie. No, generalnie mieliśmy grać do pierwszego zgona, wyszły dwa zgony, więc mi się wydaje, że nie ma co tutaj dłużej spędzać czasu. Zwłaszcza, że chcemy... Masz ulepszony ostrzel lewiatan na full? No nie, no gdzie? No nie mam, zobacz. Jeszcze mi brakuje tutaj trochę. Prawie. I tak za niedługo koniec. Wiem, że nie za niedługo koniec gry. W każdym razie ten Valheim, Srinehelm, to jest bardziej, jeśli chcemy robić 100%, co nie? Dobra, krasnoludy. To sobie darujemy. Myślę, że to możemy wziąć, czyli niech żyje król, zdobyć składniki potrzebne do stworzenia legendarnego klasztorowego pancerza. To możemy zrobić, bo to jest quest, który dostaliśmy tam w ramach dodatku fabuły. Natomiast Niflheim jest generalnie, już teraz widzę, że stanowczo, ale to stanowczo za trudny. Dobra, wychodzimy stąd, nie ma co. Nie ma kurwa co, wychodzimy stąd. Coś tu nie rozumiem. Czego? Powstrzymać Ragnarok, ale wąż przecież już go widział, więc chyba się nie udało. Los bywa zdradziecki, a Odyn ma w sobie dość buty, by wierzyć, że go przechytrzy. Los to kolejne kłamstwo bogów. Wszystko, co napisano, można wymazać. W tej kwestii zgadzasz się z Wszechojcem, bracie. Nawet jeśli nie może powstrzymać Ragnaroku, ma zamiar poznać dość szczegółów, by zmienić jego przebieg. Przypomnijcie mi później, bym opowiedział o wilkach. Dobra, opowieści Mimira, fajna sprawa. Żeby mieć lewiatana full, to trzeba właśnie znaleźć i dostrzy... Potrzebujemy tylko trochę pomocy. A to zbytnio na takim poziomie trudności lipa, bez wszystkich ulepszeń, jak przechodziłem na najwyższym poziomie trudności, to myślałem, że się popłaczę przy tym. No, domyślam się. Nic, powiem tak. Bartoleon, na razie skupiamy się na fabule, może jak będziemy robić grę plus, to wtedy faktycznie się temu przyjrzymy. Aktualnie myślę, że nie ma co. Dobra, jest jedna misja poboczna, którą zrobimy, bo to jest misja poboczna od krasnoludów. Wątku fabularnego nie zostało dużo, ale mi się wydaje, że takie misje fabularne, które fajnie, tutaj krasnoludy dały, w końcu się pogodzili. To warto to zrobić. On dwa razy bardziej. Ja tam się cieszę, że znów się lubią. Więc będzie robiona gra plus? Nie wiem, czy będzie robiona gra plus. Być może będę chciał wszystko wymaksować, w sensie generalnie... Mimir, powiedz, co łączy Magniego i Modiego z Hrungnirem? Ach tak! Thor zabił Hrungnira, ale został przygnieciony jego ciałem i nikt z dworu nie był w stanie go oswobodzić. Thor tymczasem ledwo dychał, miał płytki oddech i mętlik w głowie. Służący Odyna starali się jak mogli, ale brakowało im siły. Wtem pojawili się Magni i Modi, nie wyżsi od stołu. Nikt oprócz mnie nie zwrócił na nich uwagi, a oni po prostu obrócili ciało i uwolnili ojca. Magni miał jasne włoski i zebrał wszystkie laury, a Modi nie mógł mu tego darować przez resztę życia. Ale o tym już doskonale wiesz.
To tak, właśnie, tutaj była historia, to nie chciałem przerywać. Ale generalnie ja najchętniej bym zrobił w każdej grze jakbym 100%, tylko po prostu bardziej jest kwestia taka, że mi czasu brakuje po prostu. Jest tyle gier, które gdzieś tam chcę poprzechodzić, że mi no najnormalniej w świecie brakuje jebanego czasu, czy bardzo zazwyczaj. I to bardziej o to chodzi. Nie ma czasu i nie mam kiedy to zrobić. Tu jest pies pogrzebany. No co nie? Bo wiecie, z jednej strony człowiek by mówił, że zrobiłby grę plus, to się by se przeszedł, wymaksował. Ale z drugiej strony, jak ja mam zrobić grę plus, jak ja i muszę przejść, chcę przejść kolejnego Ragnaroka, który wyszedł. Więc generalnie raczej jak to skończymy, to pójdziemy na Ragnaroka. No bo robić grę plus, a przechodzić kolejną część, no to jakby poziom jest taki, wiecie. Plus wychodzą co chwilę jakieś inne nowe gry. Człowiek nie ma po prostu w świecie tak naprawdę, jakby tak człowiek chciał, to nie ma za bardzo, ja przynajmniej, nie mam za bardzo czasu, żeby maksować jakąś konkretną grę, bo co chwilę, kurwa, coś nowego jest. A plus, dobra, nowego pół biedy, ale jest dużo gier, których jakoś tak wyszło, że nie ukończyłem, co nie? I które myślę sobie, żebym przeszedł sobie może w końcu, co nie? Chociażby tutaj beczunie chyba ktoś cisnął, ale mówił ktoś o Wiedźminie, co nie? Wiedźmina też nie ukończyłem. Może warto byłoby Wiedźmina ukończyć, a to jest przecież milion godzin. Znowu. I skąd ja mam na to czas wziąć? Przejebane ogólnie, przejebane. Do tutaj mieli Steam? Nie wiem, zobaczymy. A jeszcze wyobraź sobie, że jeszcze do roboty chodzi. No właśnie, a jeszcze sobie wyobraź, że do roboty chodzisz. Dokładnie, Wajnero. I kurde, ja pół biedy, bo moja robota, powiedzmy, jest to streamowanie, tam nagrywanie. No to pół biedy. Powiedzmy, że to jest ten czas, że znajduję. Ale jeszcze do roboty chodzisz, co nie? I znajdź teraz czas, żeby maksować w God of War. No nie ma czasu, no. Normalnie w świecie. Ja już nie mam czasu. A co dopiero osoba, co do roboty jeszcze chodzi? Nie ma łatwo. Ciężki temat. Więc mówię, bardzo chętnie bym to robił, ale po prostu w świecie, no, jest tyle gier, które trzeba jeszcze ukończyć, że nie ma czasu. A cały czas, a wiecie, są gry, które powiedzmy są zaległe, które kiedyś tam powinienem ukończyć, bo nigdy w nie grałem, co nie? Na przykład, a w ogóle a propos gier, na przykład teraz niedawno wyszło też nowy Call of Duty, w końcu nie zagrałem fabułki. I a propos Call of Duty, jest dużo, kilka Call of Duty, których w ogóle nie zagrałem, bo jakoś tak wyszło, że nie zagrałem. Więc jakbym chciał wszystkie nadrobić, to nagle musiałbym znowu napierdalać po kolei. Jest wiele takich gier, na przykład Tomb Raidery, tak samo. Większość Tomb Raiderów tych nowych nie grałem, bo jakoś tak wyszło, co nie? Więc jak wyszedłby nowy, to powinienem nadrobić stare. Ogólnie przegwizdana sprawa, powiem wam, czaty. Ja jak robiłem Wiedźmina 100%, to potrzebowałem 250 godzin. Właśnie, 250 godzin! Ja pierdykam, ile to czasu jest. Chłopcze, tutaj. No nic, dobrze, że po trzech czasach, po trzech latach. Królowi krasnoludów. Niech rządzi długo, pomyślnie i bezkrwawo. Okej, okay, fajnie, fajnie, młodziku. O, koło my to mamy, siemanero. Witajcie w Konungsgardzie. Zanim udacie się dalej, chcę, żebyście byli dobrze przygotowani. Plugawe praktyki szalonego króla krasnoludów zostawiły po sobie nie lada grozę. Jakie praktyki? A, takie tam. Ofiary, paskudne uroki, magia krwi i tak dalej. Wśród starszych krasnoludów są dosyć powszechne, niestety. Trudno je wyplenić. Okej. Dobrze wiedzieć. Wow. Patrz, smok. Ale na łańcuchu. Jak zwierzątko? Nawet o tym nie myśl, chłopcze. Czy ty widzisz smoka? Tam. Dobra, będzie kolejny smok do uwolnienia. Easy. Dobra, zrobimy to. Kolejny smok do uwolnienia. Łatwa sprawa. Mogę to otworzyć? Halo? Co, że niby walka jest jakaś? Aha. Dobra, już nie ma walki, mogę to otworzyć? Mogę! Kurwa, ale surprise! Pomaga, ojcze! Jestem
Już? Nawet się nie spociłem. No dobrze, że się nie spociłeś, ale uważaj, byczku, bo wiesz jak jest, niebezpieczna kraina to się wydaje. Kurwa, jaka tu niebezpieczna miejscowa jest. Że trzyma go tylko łańcuch. Możliwe, że w grę wchodzi również odrobina magii. Koniec końców to krasnoludzka twierdza. Gotowości! Co to kurwa? A, tamten kurwa. Ja pierdykam, chodź tu skurwielu. No a przechodziłeś wtedy Arkham z Batmanem? Bo to taki klasyk też. No właśnie nie, też jakoś ten nie przeszedłem nigdy, więc nagle wiesz. Generalnie jakby tak się skupić, to bardzo dużo gier mam takich fabularnych, zaległych, których nigdy nie ukończyłem. I jakby kiedyś niby fajnie byłoby ukończyć, ale z drugiej strony wiecie, ma to mnóstwo czasu to zajmuje. Znaczy, i pytanie czemu? No dlatego, że ogólnie co do zasady... Kurwa, no i rozjuszyli mnie. Gotowy! No i na przykład ja te Batmany speedrunowałem, bo to moja gra dzieciństwa, to na takim jednym streamie byś przyszedł dwie części. O, wa, nice. Nie, no speedruny to ten. Speedrun, no nie, no rzadko się bawiłem czegoś, coś takiego jak speedruny. Ale ogólnie jeśli chodzi o Batmany, no to akurat nie grałem. Natomiast jeszcze wracając do wątku, chciałem coś powiedzieć, mi wypadły słowa. Kurczę, coś chciałem powiedzieć. Ajajaj. A, dlaczego tak w ogóle wynika? No bo ja generalnie, wiecie, jak zajmuje się człowiek głównie grami ekipowymi, no to jakoś tak, wiecie, full gry ekipowe, wiecie, tak naprawdę to jest tak. Załóżmy, że streamuje, co nie? I załóżmy, że człowiek by, nie wiem, streamował 6 godzin dziennie, co nie? Nawet 8 jakby streamował. No to ja miałem generalnie zawsze gry ekipowe, 4 godziny to było tak. Patrzcie, streamujesz 8, załóżmy, że 8 godzin, z czego tyle nie streamujesz, streamuje powiedzmy różnie. Ale jakby człowiek streamował 8, no to 4 godziny to na przykład typowo gry nagrywkowe, tak jak na przykład nagrywasz, zajebim, takie ekipowe. No i już masz tylko 4 godziny tak naprawdę na gry takie luźne, zakładając, że streamujesz 8 godzin. No to też nie jest dużo, co nie? Jakby tak spojrzeć na to. A wiecie, takie gry jak Call of Duty powiedzmy, no to one ile? One są krótkie, ale jak na przykład grasz sobie w God of War albo jakiegoś Wiedźmina, który ma 200 godzin, czy chuj wie ile, no to przecież te 4 godziny dziennie, no to po chuju to. No, albo jakiś assassin. To nie ogasz tego. Z złych materiałów, by stworzyć legendarny pancerz. Lepiej, żeby ten legendarny pancerz był wart zachodu. Skoro Brock i Sindri pracują razem, gra jest warta świeczki. Nie ufasz nawet im? Ufam tobie, Atreusie, ale nie wierzę w legendy. O! Dobra, gdzieś tutaj poszedłem zobaczyć, co tu jest grane. Oho!
W ogóle rozdziela się tutaj, mamy tutaj coś i tutaj mamy coś. Ciekawa sprawa. Dobra, wiecie co? Wróćmy mimo tam. Pójdźmy na razie na ten środek, zobaczymy co się stanie. Asasina to już w ogóle nie przychodzi akurat, ale asasina nie przychodzi dlatego, że... Oho. Okej. Asasina akurat nie przychodzę. Dlaczego nie w ogóle asasina nie gram? Asasina akurat nie gram dlatego, że jest po prostu strasznie powtarzalny. Ja przeszedłem pierwszego asasina i potem wszystkie kolejne asasiny są robione na jedno kopyto, no. Ja nie lubię z tego sposobu działania Ubisoftu. Że on po prostu tworzy mapę, napierdala milion mikrokwestików, mikroquestów i kurczę, i jest gitara, no i siema, i jest gra zrobiona, co nie? Cicho, walczę. Właśnie powtarzalny jest właśnie taki Assassin's Creed, to prawda akurat, ale polecam osobiście oryginał, bo tam fabułkę zrobili przednią. No fabułka może tak, ale cała reszta, te takie nabite, wszystkie znajdźko podobne rzeczy, to jest które tak powtarzalne gówno. Tam jest, wiesz, zrobili na przykład podbij jakąś bazę i 1000 razy to samo, no generalnie strasznie mnie irytuje to. Ale no musiałbym, nie wiem, tylko też nie wiem czy tam jest taka możliwość, żeby w ogóle przespeedrunować Assassina fabułkę. Bo mi się wydaje, że i tak tam w pewnym momencie gra się zmusza aż do robienia tych poboczniaków trochę. Nie wiem, tak mi się coś kojarzy. O, jest i smoczek. Dobra, uwolnimy cię, tylko muszę... Są sposoby, by to sprawdzić, ale mało przyjemne. Zresztą wszystko jest. Ale musimy tutaj uwolnić, żeby to go uwolnić, musimy tu parę rzeczy restegować. Ła, oła, ła. No tak, bo chodzi o to, że to, no wiadomo, że z czasem, bo to też nie chodzi o to, że one są cały czas irytujące. O kurwa, ale mnie zirytowałeś teraz. Pizda! Moment! To nie było łatwe. Może ja tutaj tak ostrożnie trochę podchodzę, bo boję się tego smoczyska. Szczerze mówiąc. Więc to jest takie, wiecie. Dobra, jedno z głowy. Tu jest drugie. Tu jest trzecie.
I tego czwartego nie do końca wiem, jak to rozegrać. Chociaż może akurat będę się uda? Nie, chyba nie do końca o to chodziło. Może akurat? Okej. Gładko poszło. No dobra, tak było na brzegu. No i co, mogę tu wejść? Mogę, klasycznie, elegancko. Dobra, otwórzmy to. Albo i nie. Trucizna, ostrożnie! O proszę, co my tu mamy? Reixi, 7 miesięcy subskrypcji. Piękny, majestatyczny wynik. No i GG, czadziksy, a to każdy gra ma misję typu idź tam, zabij złych i wróć do mnie od bicznego. Trochę tak, ale na przykład teraz porównałem sobie takie Red Redemption. Tam generalnie, misz każda, wiadomo, że są takie misje typu ileś przywieźć wozów, ale co do zasady czuć tą gigantyczną różnorodność. Na przykład te wszystkie okazyjne eventy, praktycznie każdy jest uniwersalny, na przykład, taki przykład, co nie? Tak samo, każda misja poboczna jest inna. No, więc jak się chce, to się da, tylko po prostu w świecie, no niestety, no dużo gier idzie na łatwiznę i robi milion tak samo wyglądających zadań. Chłopcze! Chłopcze! Przeczytaj to gówno! Chłopcze! Prawie jak FIFA, no. A, zastanawiało mnie to. Trochę tak, w sumie, jakby tak pomyśleć. Kurwa, ale się boję. Przygotuj się! Wybacz, jeszcze chwila. Pierdol spuścił. Już po wszystkim? Nie no, niewiarygodne. Prawda. Ajajaj, strasznie mi wpierdzielił. No, te mroczne elfy są irytujące, faktycznie. Widzę wrogów! Stru, kurwa. Jakim cudem ty, kurwa, żyjesz?
Dobra, musimy się cofnąć, bo to jest zbyt niebezpiecznie. Sekunda. Kurwa, nie wyszło. Świetna robota. Uff, dobra, wyszło jako tego. Wezmę. Drugi kamień. To jest jeszcze większy niż Weidergard. Tak. Włości króla krasnoludów są rozległe. Co się z nim stało? To wielka tajemnica nawet wśród synów Ivaldiego. Przed swoim zniknięciem Mocognir stawał się coraz bardziej nieobliczalny. Czemu? Przez dwie grafiki. Pancerz, którego właśnie poszukujecie. Znalazł dwie części, ale niemożność odnalezienia trzeciej doprowadzała go do szaleństwa. Będziesz jeszcze przechodził nowy God of War? Taki mam plan generalnie, byczku, wiesz? Jeden z głowy. A, dobra, czyli trzeba to rozdupczyć. Pracować. Próbowaliśmy go uwolnić. Ajajaj, to musimy jeszcze raz się przejść naokoło, bo tam jeszcze trzeba ten rozdupczyć na górze. Właśnie nie ogarnąłem, wiesz? Jakoś Johnny 88, jakoś tak wyszło, że... Nie, myślałem, że tylko znaczek. Dobra, musimy tam podejść i jeszcze raz rozdupczyć właśnie tą pieczęć. Właśnie teraz ogarnąłem, że to trzeba rozdupczyć. Dobra, no generalnie czaty, no co wam mam powiedzieć. Myślałem, że dzisiaj skończymy giereczkę, ale powiem wam, że tak dużo robiliśmy pobocznego gówna, że nie skończymy dzisiaj giereczki, no. Nie damy rady, no. Jakkolwiek bym się starał, nie skończy się giereczki. A, drugą pieczęć skołowaliśmy. No tak, przecież tak właśnie trzeba. Pytanie tylko, gdzie jest trzecia pieczęć? Jak to się mówi, nie wiem. Ale chyba gdzieś tu powinno być, co nie? Pójdę tu na chwilę. Jeszcze brakuje jednej pieczęci. Czaty, wiecie coś? Na ten temat może wy wiecie, bo jesteście mega inteligentni. Gdzie może być trzecia pieczęć? Może tutaj w sumie, no, tu chyba nie byłem. No i mamy to. Do roboty. Dobra, no i się udało. Dobra, idziemy uwolnić tego smoczysko. Biedny smok nie może egzystować, taki jest smutny, czas go uwolnić. Tak jest. A, pospiesz się, gówniaku. Kurwa, trochę ci idzie to. Chcę ci pomóc czy coś? No, leć sobie, bydlaku. Klasa, łuska potężnego. Ła, epicki przedmiot. Dobra, uwolniony. Dobra, łatwo. Smocza łeza. Smoczą łezę za uwolnione smoki. 2 z 3. A gdzie jest jeszcze trzeci smok, że tak spytam z ciekawości? No, taki potężny bóg, a maski z nożykiem może przetygować. To prawda, trochę żałosne. Co to jest? Oho, okej. Lamus, a nie potężny bóg byczki. Lamus. Dobra, idziemy jeszcze po drugą stronę. Jeszcze tam musimy podejść i tam coś ogarnąć. I będzie już tralalala tutaj. Nie, to musi zostać. Chodź. Będzie musiał przebiec po... no i zgubił się mój bydle, mój ten. Patrz, normalnie się gdzieś zgubił. Gdzieś tam został z tyłu, no trudno. Jak to się mówi, nie zawsze musi być przy mnie, co nie?
Dobrze, zgubi się i dobrze mu tak. O, tu jesteś, co ty robisz? Nie no, on po prostu daje coś zrobić chłopcu, bo tak on by nie był nic potrzebny. No, w sumie racja. Tylko by przeszkadzał. Nadal jest irytujący moim gówniakiem, no ale... Byłeś w misji, gdzie trzeba zniszczyć posąg Thora? Ta, byłem. Zniszczyłem go nawet. A co tam? Dobra, tutaj trzeba będzie coś poprzenosić, w sensie tą magię. Nie wiem, czy w ogóle damy radę tak przenieść, ale spróbujemy. Dobra, chodź daj to. A, stąd nie można. Nie dam rady. Okej. Znowu zagadka z przenoszeniem tego gówna. Nienawidzę tych zagadek. No jak tu nie wiem, gdzie mielibyśmy. Dobra, później o tym pomyślimy. Chodźmy na razie. Tak, wiem. Co tam szepczesz? Trzeba otworzyć te gigantyczne drzwi. Dobra, zaraz to przekminimy, wiesz, gówniaku? Poczekaj, zejdźmy tu. Co to? Dobra, w sumie nie wiem, po co ja tu zszedłem. Żeby sobie skrót zrobić? Nie wiedziałem, że o tej godzinie dalej streamujesz. A taki mudzik dzisiaj mam, luźny. Okej. Chodź, gówniaku, patrz co znalazłem. Tam był jeden smok, tam był jeden smok. Byłeś... A, to tam zniszczyłem. Tak, tego smoka uwolniłem. Nie wiem, gdzie jest ten ostatni. Wiesz, to jest pis pogrzebany. Przemoc! Mogę działać. Wracając do noszenia kryształu. Ale w Węgringradzie chyba uwalniałeś to, wydaje mi się, właśnie ten Fafnir został. Fafnir? Fafnir? Wait. No uwalniałem tak. Uwalniałem w Węgringradzie właśnie, co tam było. I gdzie jeszcze niby jest kolejny smoczek? Przed górze. W ten Fafnir. Tam, gdzie te wodospady podpisane są. Wodospady. Który kraniec mapy? Po jakiej stronie mapy to jest? Obok Vanguardu. Tutaj gdzieś, tak? A, tutaj. Skalne wodospady, mówicie? No, okej, dobrze wiedzieć.
Tak, w God of War'a gram, byczku. W God of War'a. Absolutnie nie mam pojęcia, co to zrobiło. A, dobra, już wiem, co to zrobiło. Sprytne, powiem wam, sprytne. Teraz nabiera to totalnie innego sensu. Kurde, co ty robisz? Biegnij! No biegnij! Ale mnie irytuje czasami nasz główny bohater. No, przejście otwarte. Będzie coś jeszcze? Nie, dzisiaj już nic nie będzie, byczku. Zacznijmy od tego, że jest późno, więc co miałoby być? Miałbym co? O godzinie drugiej zaczynać inną gierkę? No już bez przesady, to już dzisiaj, to już kończymy po prostu. Czemu ten krasnolud? To się gierki nie skończymy, bo okazuje się, że trochę więcej mi to zajmie jednak. Pojawia się w wielu legendach i to wręcz podejrzanie wielu, przez co potwierdzenie czegokolwiek na temat zbroi jest trudne. Jedno jest jednak pewne. Ten legendarny pancerz ma zapewniać najwyższą ochronę. Całkiem przydatna rzecz dla nielubianego króla. Mimo to została po nim tylko ta... Nadal nic? O, przerwałem kwestię dialogową, niedobrze. Zamierzam zagrać drugą część. Ale muszę przed tą pierwszą kończyć, proste. Nie trać czujności. No, czy tacy potężni dom się z tym kłócił akurat, ale powiedzmy, że... Gotowe! Dobra, wchodzimy! Tak, wchodzimy! Niezła rudera. Rudera? Czego się spodziewałeś? Nie wiem... Mniejszej ruiny. Uuu, zobacz na to, młody, chodź! Jest kolejny. Starkad. Wow. Ma sporo rąk. Słuszna uwaga. 6, 7, 8. Strzelał z 4 łuków naraz? Preferował miecze. W końcu miał tylko 2 oczu. Widzę, że Thor utarł mu nosa. Jak to Thor? Ach, ten Thor. Co chwilę komuś przeszkadza. Ile mam godzin w grze? Już sprawdzam, byczku. To ten. Kto zapytał się? A, Sylex. Już sprawdzam. God of War Ragnarok na PS5? Na PS5, znak żywiołu. Fajne. Na PS5. Będziemy, jak już będziemy cisnąć, to na PS5 oczywiście. Słyszysz to? Tak, słyszę. Co takiego słyszysz? Płacz i krzyki. No to chyba tylko ty. Kurwa, tego się nie spodziewałem. Gotowy! Ale falu! Yeah!
tu było. Ta, łatwo. Ej, patrz na to. Ślady krwi. Dobra, wyświetlmy rękojeść witalności. Nuda. No tak, jeśli chodzi w ogóle... Muszę trochę czasami zaczekać, jak młody zacznie gadać, skończyć gadać. Bo już kilka razy pomieliśmy kwestię dialogową, a przyznam się szczerze mówiąc, że one są całkiem ciekawe, więc tak trochę głupio pomijać kwestie dialogowe, byczki, wiecie jak jest. No nic, nie ma co, chodźmy dokonać, nie wiem, tajnego, sekretnego, super sekretnego odkrycia i wykonać legendarną misję dla krasnoludów. Za tym tronem jest przejście. Tajne przejście! Cóż, każda porządna sala tronowa ma tajne przejście. Oho! Jest ich król! Mocognir. Chłopcze, tutaj. Nie no, Sonic to nie mój klimat, byczku. Szanownik, wiesz? Ciekawe. Powinienem to zapisać. Więc raczej Sonika nie będzie mi się chciał cisnąć. Totalnie nie mój klimat. Powiem ci, więc... Raczej nie. Więc po prostu nie. Dobra, no i tyle byłoby. To pewnie 3 mity... Dobra, coś tam. W ogóle mamy oddane przysługi, tylko nie mamy. Zabite kruki. Te składniki, o których mówił Brock. Bez chwili wahania mogę stwierdzić, że w całym swoim życiu nie widziałem czegoś osobliwszego. Jak Brock i Sindri stworzą coś z... tego czegoś? Nie lekceważ ich, chłopcze. To małe szuje, ale są zaradne. Pewnego razu zrobili nawet niezniszczalny łańcuch z kociego tropu i ptasiej śliny. To przecież bez sensu. Zobaczmy, promień Prometeusza. Uuu, kurde, fajno nawet. Ale mało ogłuszenie. Tak głosi legenda. Jak szukasz sensu, to nie gadaj z odrąbaną głową. A ogłuszenie się przydaje. Dobra, nic, nie ma co, zawijamy się stąd. No, co prawda... Nie no, w sumie co zrobić tu mieliśmy, to chyba zrobiliśmy. Musimy się teraz zawinąć, wrócić do... miejsca wyjścia, to tędy? Oho, dobra, jednak jest jeszcze jedna sprawa do załatwienia. O, jest!